Dzisiaj na przykład jedliśmy z Andrzejem Trinidad skorpion, paprykę. Słuchajcie, no mało jest tak ostrych rzeczy, mało jest naprawdę tak ostrych rzeczy na świecie i żyjemy. Ale to przy okazji ma też smak. Tak jak, nie wiem, Chipotle ma smak, Habanero ma smak, no więc... Czy zagrałby pan w brydża z panem Korwinem-Mikke? Korwin-Mikke w zasadzie powinno się... Ja wiem, że jest reguła odmiany, ale herbu akurat się nie odmienia, czyli Mikke się powinno odmieniać, Mikkego, ale nie Korwina Mikkego, tylko Korwin-Mikkego. Tak jak Wieniawa-Długoszowski. Herbu zawołania się nie odmienia. Czy bym zagrał w brydża? No, to jest genialny brydżysta. Akurat moim zdaniem jest... Jeśli chodzi o jego umiejętności brydżowe, są one odwrotnie proporcjonalne do jego aktywności politycznej. We Francji podaje się nawet osadzonym, skazanym w więzieniach wino do posiłku, szklaneczkę, no bo nie ma posiłku bez wina. Zatem nikt, nawet najbogatsi i najbardziej wpływowi i najbardziej możni ludzie na świecie, nie wiem, Bill Gates, Elon Musk, czy Daniel Obajtek, prawdopodobnie nie piją na co dzień wina za parę tysięcy euro. No, pije się wino po prostu na co dzień. Co pan myśli o pizzy z ananasem? No mówiłem już wiele razy, no to nie jest pizza, no to jest placek z ananasem. Zresztą w Meksyku go wymyślili. Ja osobiście nie lubię. Jakie jest pana ulubione chorwackie miasto? No oczywiście te, gdzie blisko jest w zasięgu kubełek z KFC.